Stając z nieobecności pani K, chciałbym szybko zapowiedzieć kolejne spotkanie przy stole politycznego porozumienia. Proszę Państwa, stół politycznego porozumienia SPP. Wypoczęliśmy trochę. Emocje, wydaje mi się, już są pod kontrolą. Przejdźmy do tematu, który mamy przygotowany. Temat dotyczy intelektualnego statusu Polaka. Pytanie jest takie, czy panów zdaniem tradycyjną papierową książkę zastąpi jej elektroniczna córka, no krótko mówiąc e-book? Panie kolego, to chodzi o książkę. No. Pan ma mnie za kretyna, chyba wiem. A po angielsku książka to book. Proszę pana, ja po angielsku wiem, jak jest book. Book po angielsku to jest, proszę pana, good. Good, to znaczy dobrze. Tak. A po angielsku dobrze. Good, book, to znaczy good. No proszę pana, pan ma problemy. Ja mam problemy? Powiedziałem good. Panowie, powiedziałem. Wszystko, no i wszystko poplątali się, panowie. I dobrze. Ja myślę, że panu redaktorowi po prostu chodziło... Konkretnie. Tak, panu redaktorowi chodziło o zwykły audiobook. Tak. Jak dla pana Bóg jest zwykły, to proszę bardzo, a nie dla większości. Ja wiem, proszę pana, a skąd? Bo wiem, że są przy stole ludzie, którzy nie chcą iść w lewą stronę, ku szatanowi, ale proszę pana. Ale proszę pana, ku jakiemu szatanowi? Skąd pan mówi, że pan nie przerywa? Po lewej pan stronie, dawał mi głos, panie redaktorze, pan mi dawał głos, prawda? Tak, zgadzam tak. się z panem. Z tych wszystkich, którzy mieszają ludziom w głowach, to trzeba ich odesłać, proszę pana, do ich mocodawców. Na wschód, za Bóg. Proszę pana, to jest śmieszne. Ja byłem kiedyś w sklepie. Ale proszę pana, o czym nie, pan mówi śmieszne. Naprawdę, no? I co? Panowie, nie ja tylko nie rozumiem tego, że Bóg jest audio. Wydaje mi się, że ten temat będziemy musieli jeszcze przemyśleć. Patrz pan, co z Polską robi, widzi pan? Ja bym chciał tutaj tradycyjnie postawić, co ja stawiam. Kropkę. To pan kopnął, tak, żeby ja zwalczyć. Kopnął, jak nogi mam pod stołem. Jak mogłem kopnąć, jak mam nogi pod stołem? Chciałbym dodać również, że po angielsku got to jest koza. Do usłyszenia i do zobaczenia.